Na poprzedniej lekcji mówiliśmy o pasie pobrzeży. Na południe od niego rozciąga się pas pojezierzy, gdzie, jak sama nazwa wskazuje, występuje wiele jezior. Zapraszam Cię na wspólny spacer po tym terenie. Pas pojezierzy tworzą chociażby znajdujące się na zachodzie pojezierze pomorskie, tu jezior jest najwięcej, leżące na południu od niego pojezierze wielkopolskie, tu z kolei jezior jest najmniej, i leżące na wschodzie pojezierze mazurskie, którego jeziora, zwłaszcza te we wschodniej części pasa, są największe. Jeśli zastanawiasz się, jak powstały pojezierza i dlaczego na tym obszarze występuje tak dużo jezior, to musisz wiedzieć, że te tereny pokrywał kiedyś lądolód. Lądolód to rozległa i bardzo gruba pokrywa lodowa, która na tym obszarze znajdowała się przez wiele tysięcy lat. Kilkanaście tysięcy lat temu lądolód zaczął zanikać, pozostawiając po sobie wzniesienie, niekiedy dość wysokie, przekraczające niekiedy 300 metrów nad poziomem morza. Tak powstała Szeska Góra, licząca 309 metrów nad poziomem morza. Ale lądolód oprócz wzniesień pozostawił też po sobie liczne zagłębienia, z których część wypełniła się wodą, tworząc jeziora. Na naszej lekcji w szczególności zajmiemy się pojezierzem mazurskim, gdzie na obszarze zwanym Krainą Wielkich Jezior znajdują się największe polskie jeziora. Śniardwy, licząca aż 114 km2 i niewiele od niego mniejsze jezioro Mamry, liczące 104 km2. Tworzą one wraz z innymi jeziorami tak zwany Szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Mówi się nawet, że Mazury to kraina tysiąca jezior. Ale gdy je policzono, okazało się, że tych jezior jest znacznie więcej, bo około 2600. To naprawdę dużo. Mazury to niezwykle bogata przyrodniczo kraina, cechująca się dużą ilością i różnorodnością zarówno roślin, jak i zwierząt. Podmokłe tereny to idealne siedlisko dla żurawi i wielu innych gatunków ptaków wodnych. Na Mazurach zachowały się liczne puszcze, czyli duże obszary porośnięte bujnymi lasami. Przykładem może tu być Puszcza Piska. Te piękne tereny są niezwykle atrakcyjne dla turystów, którzy przyjeżdżają tu, by uprawiać sporty wodne, jak żeglarstwo, kajakarstwo czy wędkarstwo. A jest to o tyle ciekawe, że mazurskie jeziora są połączone licznymi kanałami. Jednym z najpopularniejszych i najbardziej malowniczych szlaków kajakowych jest ten na rzece Krutynia. Wzdłuż jej brzegów znajdują się liczne stanice wodne, a spokojny nurt sprzyja nawet mało doświadczonym kajakarzom i rodzinom z dziećmi. Mazury mają bardzo zróżnicowaną rzeźbę terenu, dzięki czemu możliwe jest także uprawianie narciarstwa zjazdowego i biegowego. Turyści oprócz pięknej przyrody znajdą tu liczne ciekawe zabytki. Na przykład w Olsztynie, będącym stolicą województwa warmińsko-mazurskiego, znajduje się XIV-wieczny zamek. To właśnie w nim przez kilka lat mieszkał i pracował Mikołaj Kopernik. Obecnie jest tu Muzeum Warmii i Mazur. Warmia to historyczna kraina znajdująca się na Pojezierzu Mazurskim. Ale zamków na tym terenie jest znacznie więcej. Jest chociażby także XIV-wieczny zamek w Reszlu, gdzie obecnie znajduje się muzeum, hotel i galeria sztuki. W Giżycku można za to zwiedzić twierdzę Bojen. Miłośnicy historii na pewno docenią też Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Oglądając zarówno budynki, jak i liczne przedmioty codziennego użytku, można sobie wyobrazić, jak wyglądało życie ludzi, mieszkańców mazurskich i warmińskich wsi ponad 100 lat temu. Z kolei w Świętej Lipce znajduje się sanktuarium będące jednym z najważniejszych miejsc kultu Matki Bożej w Polsce, które co roku odwiedza ponad 1 000 000 turystów. Pojezierze Mazurskie jest najchętniej odwiedzane przez turystów latem. Niestety, duży ruch turystyczny to także więcej produkowanych śmieci, a także większy hałas, co ma niekorzystny wpływ na środowisko przyrodnicze. Zapamiętaj najważniejsze.
Na Pojezierzu Mazurskim występuje krajobraz pojezierny. Odznacza się on licznymi jeziorami i wzniesieniami. Duży wpływ na jego powstanie miał lądolód. Na Pojezierzu Mazurskim znajdują się największe jeziora Polski – Śniardwy i Mamry. Pojezierze Mazurskie odznacza się zróżnicowanym światem roślin i zwierząt oraz w niewielkim stopniu zanieczyszczoną przyrodą. Pojezierze Mazurskie to doskonałe miejsce do uprawiania żeglarstwa i kajakarstwa.